To twój pierwszy zjazd księżniczek. Pewnie bardzo się cieszysz, Twilight. Och, jestem szczęśliwa, ale szczerze mówiąc, trochę się też denerwuję. Jesteś szczęśliwa? To tak, jakbyś chciała skakać i krzyczeć jej tak! A jednocześnie chcesz się zwinąć w małą kuleczkę i schować gdzieś głęboko. Wszystkie to znamy. Ja to znam nawet aż za dobrze. Nie masz czym się przejmować, Twaj. Na pewno wszystko będzie... Twilight! Wybacz, skarbie, ale zauważyłam, że nie nosisz swojej korony. Nie zostawiłaś jej przypadkiem w Ponyville, co? Mam ją w walizce. Ale czuję się skrępowana, gdy mam ją włożyć. No i nie zdążyłam się przyzwyczaić do tych skrzydeł. Jesteś teraz księżniczką, Twilight. Zaakceptuj to. Mówię ci, gdybym ja miała taką koronę, to nie zdejmowałabym jej. No serio, spałabym w niej. Jej wysokość, księżniczka Twilight Sparkle. Twilight, nie widziałam cię od koronacji. Mamy tyle do obgadania, ale to może poczekać do jutra. Jesteście zmęczone po podróży. Idźcie do łóżek. Dobranoc. Twilight. Sama nie wiem, Spike. Po prostu martwię się trochę. Księżniczka Cadence dostała kryształowe królestwo, aby nim władać. A co będzie, jeśli Celestia zechce, żebym ja też rządziła swoim królestwem? To by było genialne! Właśnie, że nie! To, że posiadam koronę i te skrzydła, nie znaczy, że będę dobrą władczynią. O, na pewno będziesz, Twilight. A teraz musisz się trochę przespać. Jutro ważny dzień. Nie mogę ich... Próbuję się wygodnie położyć! My little pony, my little pony. Marzyłam o tym, by przyjaciół mieć. A teraz magią dzielimy się. Mój kucyk Pony. Teraz siłą magii dzielimy się. Z przyjaciółmi chodź, a magia doda swoją moc, choćby dziś. Teraz wiem, że z wami spędzę ten dzień. Przykro mi, że tak musiało się stać. Księżniczko. Kto to był? Sunset Shimmer. To moja dawna uczennica. Podjęła u mnie naukę niedługo przed Twilight. Jednak gdy nie osiągnęła tego, czego chciała, tak szybko jak chciała, stała się zimna i nieuczciwa. Chciałam jej pomóc, ale postanowiła porzucić naukę i pójść inną drogą. To doprowadziło ją do kradzieży korony. Zostawiła tę koronę w zamian. Być może Sunset Shimmer myślała, że nie zauważysz różnicy. A kiedy to odkryjesz, będzie zbyt późno, by odzyskać koronę i element harmonii. Ale nie rozumiem tego. Gdzie ona zniknęła i dokąd zabrała koronę? Niedługo będziesz wiedziała o tym miejscu więcej niż ja. To nie jest takie zwyczajne lustro, bo to jest przejście do innego świata. Przejście, które otwiera się raz na 30 księżyców. Ale błyszczy! Trzymaliśmy je w sali tronowej pałacu Canterlot. Ale gdy księżniczka Cadence przejęła kryształowe imperium, przysłaliśmy je tutaj. Miałam nadzieję, że Sunset Shimmer wróci przez nie któregoś dnia. Że wybierze Equestrię i moją opiekę. Rzecz jasna, tak się jednak nie stało. Twilight, musisz przejść przez lustro i wejść do innego świata, by odzyskać twoją koronę. Bez niej inne elementy harmonii nie mają mocy i Equestria jest teraz bez najważniejszego zabezpieczenia. Twoja korona nie powinna być w miejscu, które Sunset Shimmer nazywa teraz domem. A w jej rękach twój element harmonii zostanie wykorzystany, by czynić zło wśród mieszkańców tamtego świata. Ale oni nie mają mocy, by się obronić. Czy rozumiesz wagę twojej misji? Oczywiście. Świetnie. Musisz natychmiast wyruszyć. Wow, wow, wow! Gdzie ona, tam my będziemy z nią. Racja? Uuu, jestem taka szczęśliwa! Ty zdajesz sobie sprawę, że nie ma takiego słowa, tak? Niestety nie mogę was puścić. Co? Dlaczego nie? Wysłanie całej grupy zaburzy równowagę w równoległym świecie. Wywoła chaos, który uniemożliwi Twilight odebranie korony Sunset Shimmer. To zadanie księżniczka Twilight musi wykonać sama. Czasu mamy mało. Już za 3 dni, gdy księżyc będzie w najwyższym punkcie nieba, portal się zamknie. Co znaczy, że minie kolejne 30 księżyców, zanim będziesz mogła wrócić. Nie, proszę się! Twilight? Spike! Nie powinieneś... Spike? Ty jesteś psem? No, tak myślę. Ale nie mam bladego pojęcia, czym ty jesteś. Twilight, spróbuj się jakoś opanować. Jak wygląda reszta mnie? Jak ty, tylko nie ty. Masz takie małe nozdrza. Małe nozdrza? Znowu będziesz mi wrzeszczeć. Gdzie my jesteśmy? Sama nie wiem, ale na pewno tędy będziemy wracać do Equestrii. Musimy jak najszybciej znaleźć koronę i tu wrócić. Proponuję, żebyśmy najpierw przeszukali zamek. Spoko pomysł! Wiesz, myślę, że nowa ty nie powinna... Chodźmy Ja naprawdę nie chcę taka być dłużej niż to konieczne. Ale z drugiej strony nie musisz się męczyć z niewygodnymi skrzydłami. Au! Moja magia tutaj nie działa. Zrozumiałe. Zauważ, że nie masz już rogu. Co? Ta, musimy ci znaleźć jakieś lustro. Co o tym sądzisz, Spike? Te przedmioty też ona ukradła w Equestrii? O czym ja jestem? Dobra, puśćmy. Wszystko w porządku? To mi nie wygląda na zamek. Wszystkiemu dziwię się, to inny świat. Wszystko tutaj jest nie tak i jakby czegoś było brak. Nogi plączą się, miałam 4, a mam 2. Lecz muszę sobie radę dać, wiedzę chcę garściami brać. W tym świecie nie mam magii, skrzydeł tutaj brak. Ciuchy mają dziwne dość, chude nogi, mały nos. Wszystko mi się trochę myli, wzbudzam śmiech. Lecz im dłużej tak przyglądam się, tym więcej widzę wspólnych cech. Co za dziwny świat. Niełatwo tu odnaleźć się, bo to dziwny świat. W dziwacznym śnie, bo to dziwny świat. Co za dziwny świat. O, przepraszam cię. Ja znalazłam ją i pomyślałam, że powinnam jej oddać. Nie wiedziałam, że to ty ją zgubiłaś. Owszem, ja! I właśnie po nią szłam, kiedy ty mnie ubiegłaś i wszystko zepsułaś. Nie wolno ci podnosić rzeczy, które nie należą do ciebie. Ona wcale nie należy do ciebie. Słucham? Nie, nic. Tak myślałam. Jest już prawie moja, dobrze o tym wiesz. Jesteś naprawdę żałosna. Nic dziwnego, że przyjaźnisz się tylko ze zwierzakami. Jak śmiesz się do niej tak odzywać? Coś ty powiedziała? Powiedziałam. Jak śmiesz tak się do niej odzywać? Musisz być tu nowa. Ja mogę rozmawiać z każdym w taki sposób, w jaki chcę. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Nie mogłam nie zareagować. Wiesz, chodzi o to, nikt nie przeciwstawia się Sunset Shimmer. Sunset Shimmer? Słyszałaś o niej? Tak jakby. Nie pamiętam, żebym cię tu wcześniej widziała. Przeniosłaś się do Canterlot z innego liceum? Tak, z innego liceum. Nazywam się Twilight. A ja Fluttershy. Sorki, jeszcze raz? Fluttershy? To brzmi, jakbyś mówiła Fluttershy, ale jak to się... O, mamusiu! Co to za uroczy słodziak! To Spike, mój pies. O, jest taki ciudny. Proszę, to dla ciebie, piesiu. O, dałabym dosłownie wszystko, żeby wiedzieć, o czym on naprawdę myśli. Zazwyczaj sam mi to mówi. O, co to ma znaczyć? O, nic takiego. To nieważne. Sunset Shimmer powiedziała, że coś podniosłaś, coś, co należy do niej. To nie była korona przypadkiem? Skąd o tym wiesz? Tak strzeliłam. Masz ją jeszcze? Ale wiesz, gdzie teraz jest? Dziś rano rozdawałam ulotki z schroniska dla zwierząt. jak zawsze w środę. Schronisko dla zwierząt Canterlot szuka wolontariuszy. Pomóżcie zwierzętom, które potrzebują pomocy. Au! Nie mam pojęcia, skąd się tam wzięła, ale nie chciałam, żeby coś się z nią stało i postanowiłam ją oddać dyrektor Celestii. Dyrektor Celestia? Ona tu rządzi? Można tak powiedzieć. Tak naprawdę to ona i wicedyrektor Luna ustanawiają przepisy. Gdzie ona jest? Pewnie w swoim gabinecie. Trzecie drzwi po lewej. Dzięki! O, czekaj. Właściwie nie wolno przyprowadzać zwierząt do szkoły. Najlepiej włóż go do plecaka. Ja tak robię. Bardzo za mną tęsknią, gdy jestem w szkole cały dzień. O, dobra, dziękuję. O nie, spóźnię się na lekcję. Proszę wejść. W czym mogę pomóc? Nazywam się Twilight Sparkle, jestem tu nowa i... otóż z tego co wiem, Fluttershy znalazła dziś rano koronę i dała ją pani. Tak, wicedyrektor Luna umieściła ją w bezpiecznym miejscu. Nie wiem, jak znalazła się na trawniku. Chcesz wziąć udział w tegorocznych wyborach księżniczki jesiennego balu? Nie, nie do końca. Tak naprawdę prawda jest taka, że... Widzi pani, korona jest właściwie... Księżniczka jesiennego balu? To ważna impreza w szkole Canterlot. Tak jak wielka gala galopu? Wielka gala galopu? O, to była ważna impreza w mojej starej szkole. Też wybierano księżniczkę? Tak, ale ona nie była właściwie uczennicą. Tu w liceum Canterlot uczniowie wybierają jedną osobę, która będzie ich reprezentować. Na jesiennym balu wręczamy jej koronę. Pytała pani, czy chce wziąć udział w wyborach księżniczki. Każdy może się zgłosić? Tak, tylko poproś szefową komitetu organizacji balu, żeby cię wpisała na listę. Masz jeszcze jakąś sprawę? Nie. To już wszystko. W razie jakichkolwiek pytań mój gabinet jest zawsze otwarty. Twilight, dlaczego nie powiedziałaś, że korona jest twoja i chcesz ją odebrać? No, chciałam to zrobić. Ale gdyby ktoś z nich pojawił się w Equestrii, mówiąc, że jest z krainy dwunogich istot z rękami, pomyślelibyśmy, że to wariat. Może i masz rację. Jeśli chcę odzyskać koronę, to muszę zostać księżniczką jesiennego balu w Canterlot. I to właśnie zamierzam zrobić. A jak konkretnie chcesz się za to zabrać? Nie mam bladego pojęcia. Jejku! Co jesz? Wiem, że mało się znamy, ale chciałabym cię poprosić o pewną przysługę. Nie ma sprawy. Chcę kandydować na księżniczkę jesiennego balu i... Nie! O rety! Przepraszam, ale... Kandydowanie na księżniczkę jesiennego balu to naprawdę kiepski pomysł. Dlaczego? Sunset Shimmer chce być księżniczką tego balu. A kiedy ona czegoś chce, zdobywa to. Uprzykrzyżycie każdemu, kto stanie na jej drodze. Zapytaj dziewczynę, która była jej konkurentką do tytułu księżniczki wiosny. Ale ja muszę spróbować. O, chyba mnie nie zrozumiałaś. Musisz przekonać wszystkich, żeby głosowali na ciebie zamiast niej. Sportowców, blogerki modowe... aktorów, ekologów, informatyków, rockmenów. Dlaczego wszystkie kucyki... wszyscy uczniowie są tacy podzieleni? Może w twojej szkole było inaczej, ale to u nas każdy trzyma ze swoją grupą. Ale jest jedna rzecz, która łączy wszystkich. Świadomość, że Sunset Shimmer będzie rządzić tą szkołą, dopóki jej nie skończy. Chyba że jej przeszkodzę. Ha! To gdzie znajdę szefową komitetu organizacji balu? Fluttershy radzi, żeby poszukać jej tu. Uwaga, lecę! Nazywam się Twilight Sparkle i Pinkie Pie? Jasnowidząca? Nie, nie wydaje mi się, chyba że oczywiście to jest u was normalne. Nie za bardzo. Fluttershy powiedziała, że jesteś szefową komitetu organizacji balu. Fluttershy, tak? Nie daj się nabrać na jej nieśmiałość. Potrafi być naprawdę wredna. To wy się nie przyjaźnicie? Trochę późno się zgłaszasz do konkursu, co? Głosowanie jest pojutrze. Jestem tu nowa. Tak myślałam, że się nie znamy. Chociaż jak ci się dobrze przyjrzę... Masz w tym mieście siostrę bliźniaczkę, ma psa, wami się Spike i wygląda jak ten. Może? Tak myślałam. Tak czy siak, wypełnij formularz i jesteś oficjalną kandydatką do korony jesiennego balu. Wow! Ty masz naprawdę nieczytelne pismo, tak jakbyś nigdy nie trzymała długopisu. Naprawdę? Ktoś zamawiał 12 skrzynek gazowanego soku jabłkowego? Ja! Możesz przynieść resztę? No tak. Hej, ja cię znam. Poważnie? Tak! Jesteś ta nowa, która miała dziś spinę z Sunset Shimmer. Twilight Sparkle chce kandydować przeciwko Sunset Shimmer na księżniczkę jesiennego balu. Radzę ci się zastanowić. Założę się, że na początku będzie słodka jak miód. Jestem pewna, że to będzie przyjacielska rywalizacja. Jak miło to słyszeć. A potem zada ci cios w plecy. Jedyną dziewczyną w tej szkole, bardziej fałszywą niż Sunset Shimmer, jest Rainbow Dash. Rainbow Dash? Ona jest kapitanem chyba każdej drużyny w liceum Canterlot. Jest też świetna w obiecywaniu, że zrobi coś dla ciebie. A potem wystawia cię do wiatru i nawet nie powie przepraszam. Dzięki za radę, Applejack. Ale to jest coś, co naprawdę muszę zrobić. Jak tam chcesz. Hej, skąd wiesz, że mam na imię Applejack? Ja... nie przedstawiłaś się? Nie. No to miło było was poznać. Na pewno się jeszcze spotkamy. Ta nowa ukrywa jakiś sekret, ale będę głosować na nią. Jasnowidząca! Aha, już ci wierzę. To wygląda okropnie! Powinno być więcej serpentyn przy scenie, a mniej balonów. Ta! Serpentyny! I mniej balonów! Gazowany sok jabłkowy? To jest moja koronacja, a nie wiejski spęd. Ej, słuchaj! To nie jest takie oczywiste, że to będzie twoja koronacja tym razem. O, co ty powiesz? Wy, ludzie ze wsi, nie jesteście zbyt kumaci. Pewnie dlatego w szkole mówią o was takie straszne rzeczy. Oczywiście, że to będzie moja koronacja. Ja nie mam kontrkandydatów. Nie tym razem! Ta nowa się zapisała! Co? Tak, wiem. Ma wyjątkowo brzydkie pismo. Gdzie jest ta Twilight Sparkle? Bardzo się cieszę, że poznam konkurencję. Wiesz co? Wytłumaczę, że nie do wiary, że nie rozpoznałam cię wcześniej. Mogłam się domyślić, że Celestia przyśle tu swoją pupilkę po moją koronę. Razem z tym jej kundlem. To moja korona. Nieważne, dla mnie to jest tylko drobna przeszkoda. Ty kompletnie nic nie wiesz o tym miejscu, a ja już tutaj rządzę. Jeśli tak, to po co ci potrzebna korona? Zadałaś sobie dużo trudu, żeby zamienić ją na tę, która była tu. Zagadka. Co będzie, jeśli przeniesiesz element harmonii do innego świata? Nie wiesz tego? Nie, na serio? I ty masz być najlepszą studentką księżniczki Celestii. A tak szczerze, gdzie miałaby znaleźć kucyka tak mądrego jak ja, by go wziąć pod swoje skrzydła, kiedy ja opuściłam Equestrię? To dość żenujące, że ty jesteś jej wizytówką. O, i radzę ci pilnować, kundelka. Nie chcesz chyba, żeby się gdzieś zapodział? Czy to jest groźba? Oczywiście, że nie. Ale nie gadałabym tyle na twoim miejscu. Chcecie, żeby wszyscy wiedzieli, że nie jesteście stąd? Myślę, że nie. Zamierzasz zostać tu księżniczką? Przestań. Nie będziesz umiała się tu dostosować. Chcę, żebyście ją śledzili. Znajdźcie coś, co ją pogrąży, tak jak było z tą dziewczyną, która próbowała mnie pokonać. Już się robi, Sunset Shimmer! Kiedy korona i jej moc będą moje, Twilight Sparkle pożałuje, że postawiła kopyto na tym świecie. Nie, żeby była bezpieczniejsza, gdyby została w Equestrii. Tak, została w Equestrii? Co wy tu jeszcze robicie? Ruchy! Przepraszam. Wspaniała i potężna Trixie! Chcę krakersów z kremem. Voilà! Sunset Shimmer ma rację. Zupełnie nic nie wiem o tym świecie. Żeby ich przekonać i zdobyć głosy, muszę się trochę podszkolić. Podszkolić? Skoro to jest szkoła, to gdzieś tu powinna być... biblioteka! Masz telefon? A ty swój? To mam naciskać te literki tu, a wtedy słowa i żywe obrazki pojawią się tutaj? Tak, zgadza się. Może jednak w tym świecie są czary. Będziemy walczyć! Ach, dziewczynki, co wy robicie? Tylko sprawdzamy, ile wejść ma nasz nowy teledysk. Będziemy walczyć! Nie! Dość! Nie! Szkolne komputery służą tylko do celów naukowych. No dobra, wszystko jedno. Niektóre komentarze o naszej piosence są okropne. Wielka porażka. Od śmiechu rozbolał mnie brzuch. Od śmiechu rozbolał go brzuch. Czy ktoś może trochę mi tu pomóc? Zamykamy za 5 minut. Jeszcze się nie zastanawiałam, gdzie będziemy dzisiaj spać. Pomyślałem o tym. Jest tu trochę kurzu, ale wygląda na to, że nikt tu nie przychodzi. Świetny pomysł, Spike. No i jak twoje poszukiwania? Znalazłam tę książkę. Ma tytuł Album Roku. To chyba coś takiego, gdzie zapisują, co się wydarzyło w szkole. Patrz, to Pinkie Pie, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy i założę się, że ta po prawej to Rarity. To Rarity jest tutaj? To znaczy... ciekawa fotka. Jest ciekawa, bo wyglądają jak przyjaciółki. Fakt, jak nasze przyjaciółki. Ale już na to wcześniej wpadliśmy. Nie, wyglądają jakby się ze sobą przyjaźniły. Ale ich przyjaźń chyba się skończyła. No, masz rację. Mam nieodparte wrażenie, że Sunset Shimmer maczała w tym palce. Wcale bym się nie zdziwił. Ale ona chce twojej korony, bo planuje zrobić coś jeszcze gorszego. Jeśli masz ją powstrzymać, to musisz szybko zdobyć przyjaciół. Zamiast myśleć, co zaszło między tymi dziewczynami. Nawet jeśli... przypominają ci twoje przyjaciółki, kucyki. Masz rację, Spike. Mój cel to nagroda. Witam wszystkich uczniów. Przypominam o odbiorze kart do głosowania na księżniczkę jesiennego balu. Aby wasz głos się liczył, karty muszą być zwrócone przed rozpoczęciem imprezy. Fluttershy powiedziała, że muszę zdobyć przychylność różnych grup, żeby zostać księżniczką balu, więc zrobiłam listę tematów do rozmowy. Zrobiłaś listę? To do ciebie niepodobne. Proszę, kontynuuj. Na początek przedstawię się. Wtrącę do rozmowy parę rzeczy, których dowiedziałam się o ich świecie, żeby pokazać, że jestem jedną z nich. Dobra, Spike. Pora zrobić dobre wrażenie na moich szkolnych kolegach. No, to wrażenie też masz tej szafki. Bardzo dużo od tego zależy. No tak, naprawdę. Dlaczego wszyscy tak dziwnie na mnie patrzą? Co ty? Dlaczego? Rarity? Świetnie. O, tak będzie dobrze. Nikt cię w tym nie rozpozna. A dlaczego mieliby? I musimy też przebrać twojego psa. Co za szkoda, bo naprawdę jest taki słodziutki. Wiesz co, wykombinuję coś, żeby upodobnić go do królika. Do królika? Tu jesteś, Twilight. No to po przebraniu. Szukałam cię po całej szkole. Ja też. I ja też. Podoba mi się ten look. Bo ja mam wyczucie do takich rzeczy. Kogo to obchodzi? Co? Dlaczego ją to nie obchodzi? Nie, nieważne. Dlaczego mnie szukałyście? Co się dzieje? O, jeszcze tego nie widziała. Ale czego? O, chyba nie jest aż tak źle. Twilight Sparkle chce zostać księżniczką jesiennego balu. Ale jak to będzie świadczyć o naszej szkole, jeśli damy komuś takiemu tak ważne wyróżnienie? O, cofam to. Jest bardzo źle. To wszystko stało się wczoraj. Byłam w bibliotece. Czy wszyscy uczniowie już to widzieli? To dlatego tak dziwnie mi się przyglądali? Aha. I co ja teraz zrobię? Nikt nie zechce na mnie głosować. Nie wiem, czy to sprawi jakąś różnicę, ale ja zagłosuję na ciebie. Byłaś taka dzielna, broniąc mnie, gdy Sunset Shimmer wrzeszczała na mnie wczoraj. Jeśli nie rezygnujesz, to może mogłabym ci jakoś pomóc. Coś ci poradzę. Nie przyjmuj jej pomocy. Ona niczego nie traktuje poważnie. Ach, dlaczego jesteś taka okropna dla mnie? Nie zgrywaj niewiniątka, Pinkie Pie. Wcale nie jesteś lepsza od niej. A co to właściwie miało znaczyć? Ja z przyjemnością oferuję jej moją cenną pomoc, bo to jest ktoś, kto doceni moje niezwykłe umiejętności. Jesteście beznadziejne! Nie nadajecie się do niczego! Dobrze, że już się nie przyjaźnimy! Dobrze, dobrze! Uszy bolą, jak się was słuchasz! Skończcie kłótnie i do roboty! A pamiętasz, jak ty skończyłaś swoją kłótnię z Rainbow Dash? Obiecała ściągnąć swoją drużynę na mój charytatywny kiermasz ciast. Powiedziałam wszystkim, że będą, a drużyna wcale się nie pokazała. Zrobiła ze mnie kłamczuchę. To co innego. Wcale nie! Właśnie, że tak! Ale ty nie można na was liczyć! Zaczęłaś się mówić jakoś dobrą nigdy, ale to w ogóle rozumiesz! Słyszę, dociera się do ciebie! Dość! Przestańcie już! Chciałam wam coś pokazać. Byłyście przyjaciółkami. Pierwsza klasa. Pamiętacie to? Aha. Ale coś się popsuło. Myślę, że spowodowała to Sunset Shimmer. Cóż, to jest ładna teoria, skarbie. Ale Sunset Shimmer nie ma z tym nic wspólnego. Ona ma rację. To nie Sunset Shimmer zepsuła mi spokojną aukcję na rzecz zwierząt, przynosząc na nią fajerwerki i kołatki. Ha! To miała być naprawdę poważna sprawa. Pinkie Pie zepsuła to. O czym ty w ogóle mówisz? Wysłałaś mi SMS-a, że nie chcesz spokojnej aukcji, tylko ma być głośna impreza. A, nie wysłałam ci SMS-a. Naprawdę? Chyba nie myślisz, że to ona wysyła mi te wszystkie maile. Zawsze, kiedy się zgłaszam do pomocy przy dekorowaniu szkoły, dostaję maila od Pinkie Pie, że ma już pełno pomocników, a potem dowiaduję się, że wszystko zrobiła sama. Nie wysyłałam ci żadnych e-maili. Może to przez nią Rainbow Dash nie pokazała się na moim kiermaszu. Nigdy nie pytałaś Rainbow Dash, dlaczego wtedy nie przyszła? Ja w ogóle przestałam się do niej odzywać po tym wszystkim. Może teraz będzie okazja, żeby zacząć. Rozmawiają ze sobą. To dobry znak. Uściski to zawsze dobry znak. Pewna osoba, i chyba wszystkie wiemy kto, powiedziała jej, że kiermasz został przeniesiony na inny dzień. Dash przyszła z całą swoją drużyną i myślała, że ją wystawiłam. To ty chcesz zdetronizować Sunset Shimmer i zostać księżniczką jesiennego balu, hm? Muszę przyznać, że naprawdę chciałabym to zobaczyć. Pomogę ci na bank. Pod jednym warunkiem. Pokonaj mnie w rozgrywce 1 na 1. Co? Do pierwszych 5 bramek. 1-0. Ja serio myślałam, że jednak weźmiesz się w garść pod koniec. To jaki jest plan? Jak mam ci pomóc zostać księżniczką zamiast Sunset Shimmer? Ale ja przegrałam. Oczywiście, że tak. Jestem super. Ale ja nie pomogłabym byle komu pokonać Sunset Shimmer. Księżniczka jesiennego balu musi mieć serce i determinację. Udowodniłaś, że masz to i to. A mogę dostać do kawy trochę owsa? Owsa? Nieważne. Niech będzie taka, jak pani zawsze robi. O, musimy przestać tak na siebie wpadać. Wybacz mi, zawsze muszę narobić zamieszania wokół siebie, bo moja kawa to zamieszanie na podłodze. To ja już sobie lepiej pójdę. Nie radzę ci nawet o nim myśleć. Po pierwsze, chcesz zabrać jej koronę. Kto wie, co zrobi Sunset Shimmer, jeśli zdobędziesz jej byłego chłopaka? Ja nic nie robię. Nawet nie wiem, my tylko przypadkowo. Jej były chłopak? Flash Sentry zerwał z nią parę tygodni temu. Trudno uwierzyć, że jeszcze się na nim nie zemściła. Może czeka, aż zdobędzie moc, żeby zrobić coś naprawdę strasznego. Dobra, dziewczyny, bal jest jutro, a nadal nie wiemy, jak zebrać głosy dla Twilight, żeby została księżniczką. Póki co, ludzie znają ją tylko z filmu, który Sunset wrzuciła do sieci. Musimy ją lepiej zaprezentować. Tak, już wiem! To znaczy, być może mam rozwiązanie. To może być kompletnie niedorzeczny pomysł, ale gdybyśmy wszystkie włożyły to jako znak jedności, w pierwszej klasie były bardzo popularne. W ten sposób pokazywałyśmy ducha szkoły. No wiecie, naprzód Canterlot Wonder Colts! Od dawna się nie sprzedają. Wiecie, każda z nas bardzo różni się od reszty, ale w głębi czujemy się uczennicami Canterlot. Sunset Shimmer jest tą, która nas podzieliła. Twilight Sparkle jest tą, która nas połączyła. A my musimy o tym wszystkim powiedzieć. Zgadzacie się? No i co dostałaś, smat? No i ja nic mi nie powiedziałam. Przeszedłam się, hej! No dobra! Przyjrzysz, przekonasz się we mnie, trochę ciebie w tobie, trochę mnie. Yeah! Hej, hej, czy słyszycie? Krzyczymy dziś, nasza przyjaźń to magia, jej moc jednoczy nas. Niby różni nas wiele, niby tak, a jednak nie. Dzięki Twilight Sparkle zrozumiałyśmy, jak jest. Też w to wiesz, a z trudności włos się śmiej. Grupa to jest siła, lubisz Twilight, pomóż jej. I ty też w to wiesz, będzie dobrze, więc się śmiej. W grupie zawsze raźni, lubisz Twilight Sparkle, pomóż jej. Hej, hej, też się łap, bo nasza wiadomość pójdzie w świat. Oddaj głos, jesteś za, będziemy świętować ty i ja. Hojny gest, szczera myśl, radość, dobroć, wierność i jeszcze kilka innych cech. Warto takie mieć i ty też to wiesz, a z trudności włos się śmiej. Grupa to jest siła, lubisz Twilight, pomóż jej. I ty też w to wiesz, będzie dobrze, więc się śmiej. W grupie zawsze raźniej, lubisz Twilight Sparkle, pomóż jej. Nie zmienię się, o nie, choć teraz jestem tu. Swój rozum każdy ma i zawsze trzeba ufać mu. Wesprzyj dzisiaj mnie, różnice przepędzimy precz. Działajmy razem, dobre imię szkoły, ważna rzecz. Raz, dwa, pokaż się, hej! Tupnij, niech słyszą cię. Już dziś zmieniaj świat, w grupie zawsze lżej. Raz, dwa, pokaż się, hej! Tupnij, niech słyszą cię. Przyłącz się, daj swój głos, pomóż wygrać jej. Raz, dwa, pokaż się, hej! Tupnij, niech słyszą cię. Już dziś zmieniaj świat, w grupie zawsze lżej. Raz, dwa, pokaż się, hej! Tupnij, niech słyszą cię. Przyłącz się, daj swój głos, pomóż wygrać jej. Raz, dwa, pokaż się, hej! Tupnij, niech słyszą cię. Już dziś zmieniaj świat, w grupie zawsze lżej. Raz, dwa, pokaż się, hej! Zdejmijcie to! Mam do was naprawdę ważną sprawę. Prawda, że wszyscy wyglądają genialnie? To był wspaniały pomysł, Rarity. Ciekawe, co to i tak wesoło. To Twilight będzie księżniczką jesiennego balu. Pani wicedyrektor, stało się coś naprawdę strasznego. To normalnie jakiś koszmar. Pinkie Pie tak się starała, żeby tu było tak pięknie. Dlaczego Twilight Sparkle zrobiła coś podobnego? Dlaczego myślisz, że to Twilight jest odpowiedzialna za ten czyn? Ponieważ mam na to dowód. Ale ja naprawdę nie rozumiem. Na tych zdjęciach jesteś ty. Zaprzeczysz? Tak, ale... Myślę, że to jest oczywiste, że szkoła nie może pozwolić, aby ktoś, kto to zrobił, ubiegał się o koronę balu. Pani wicedyrektor, znalazłem to w śmietniku w bibliotece. Proszę to zobaczyć. Ktoś ewidentnie zmontował te fotki, żeby wrobić Twilight w zniszczenie sali gimnastycznej. Dziękuję ci, że przyniosłeś mi te zdjęcia, Flash. W świetle tych nowych dowodów możesz oczywiście wziąć udział w konkursie na księżniczkę balu. Dziękuję! Nawet nie masz pojęcia, ile to dla mnie znaczy! Co innego mogłem zrobić? Nie pokazać tych dowodów? Kiepski byłby ze mnie uczeń Canterlotu, co nie? Obawiam się, że z powodu szkód wyrządzonych w sali musimy przełożyć bal na jutrzejszy wieczór. A teraz przepraszam, muszę poinformować siostrę o tym, co się stało. Słuchaj, tak sobie myślałem. Jeśli nie jesteś z nikim umówiona, to może poszłabyś jutro ze mną na jesienny bal? To by było... jutro wieczorem? Nie, nie mogę, portal będzie za późno. Jedno nie by wystarczyło. Twilight, wszystko w porządku? Tak! Tylko, że nie jest w porządku. Nic nie jest w porządku. Jeśli nie odzyskam dziś korony, to nie będę mogła wrócić do Equestrii przez 30 księżyców. Och, co my teraz zrobimy? Powiedz im prawdę. Muszą wiedzieć, co ryzykujesz, jeśli nie dostaniesz korony. Wymyślą coś, żeby nam pomóc. A jak nie zechcą? Kiedy się dowiedzą, jak bardzo się od nich różnię... Twilight, te dziewczyny polubiły cię, bo przekonały się, jaka jesteś. Nie zmienią o tobie zdania, gdy im powiesz, że jesteś kucykiem księżniczką z Equestrii. Cieszę się, że jesteś ze mną, Spike. Ja też. O ile oczywiście nie utkniemy tu na 30 księżyców. Wszystko gra? Jesienny bal nie odbędzie się dzisiaj. Co? Został przełożony, bo Sunset Shimmer kazała Snipsowi i Snailsowi zniszczyć dekorację Pinkie Pie. Co? Ale wręczenie korony musi nastąpić dzisiaj. Bo widzicie... Jesteś księżniczką kucykiem z innego świata, a korona posiada magiczny element, który współgra z innymi elementami. I bez niego one nie działają, a są potrzebne, żeby chronić wasz magiczny świat. Jeśli nie zdobędziesz dziś korony, to utkniesz w tym świecie i nie będziesz mogła wrócić przez bardzo, bardzo długi czas. Ta, jestem raczej pewna, że to nie jest ten powód. Nie, ona właśnie trafiła w sedno. Ty umiesz mówić? O tak! I tam, skąd pochodzę, nawet nie jestem psem. Jestem dzikim, zionącym ogniem smokiem! To jest tak niesamowite! Powiedz, o czym myślisz właśnie teraz? Chciałbym, żebyś podrapała mnie za uszami. Wow. Może później. Skąd ty to wszystko wiesz? Zgadywałam! Chwila, moment! Wyjaśnijmy coś sobie. Jesteś kucykiem? Jesteś księżniczką? Jesteście z innego świata? To jest... genialne! Widzisz? Mówiłam ci! Po prostu nie mogę uwierzyć, że zrobili coś takiego! Szkoda, że nie mamy takiej imprezowej armaty, żeby udekorować wszystko super szybko! To się wydaje niemożliwe, ale... gdybyśmy połączyły nasze siły... I to jest ten napęd do działania, który chcę widzieć w księżniczce jesiennego balu! To do roboty, co? No jasne! Czadu! Natychmiast! Tak! Musimy trzymać się, dziewczyny. Ten świat tylko wspólnie naprawimy, więc zamiast tak bezczynnie stać, ty też chodź, musimy przykład dać. Do pracy już bierzemy się. Myślałaś, wszystko idzie źle. Myliłaś się, bo widzisz dziś, przyjaciół masz, pomogą ci. Pokażmy innym, że myślimy sercem. Przyłącz się, bo razem stać nas na więcej. Pokażmy innym, że jest moc. Zaśpiewaj z nami, dzisiaj z nami chodź. Spójrz, jak nasz świat pięknieje. Sny, kiedy wspólne sny, wspólne są nadzieje. Spójrz, jak nasz świat pięknieje. Gdy przyjaciel do nas się śmieje, 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 śmieje. Do pracy już bierzemy się. Myślałaś, wszystko idzie źle. Myliłaś się, bo widzisz dziś, przyjaciół masz, pomogą ci. Do pracy już bierzemy się. Myślałaś, wszystko idzie źle. Myliłaś się, bo widzisz, że masz nas, a inni przyłączą się. No dobrze, kochani, jesienny bal odbędzie się jednak dziś wieczorem. Więc radzę wam zacząć się przygotowywać. O, i nie zapomnijcie o wrzuceniu kart do głosowania na księżniczkę jesiennego balu. Masz mój głos, Twilight. Mój też. Głosuję na ciebie. Macie fart, że udało im się to ogarnąć. Następnym razem, jak każę wam zrobić bałagan, trochę się pohamujcie. Ja potrzebuję dziś tego balu, tak samo jak tamta. Wciąż nie mogę uwierzyć, że dałyśmy radę. A ja mogę! Jesteśmy genialne! Dość pogaduszek. Musimy się przygotować, żeby wyglądać fantastycznie. Ten wieczór, ta noc, wielkie emocje, czy też czujesz tę ich moc? Na wiele cię stać, przyjaźń i siła połączyła dziś nas. To twój czas, możesz wszystko, możesz zmienić ten świat. Dziś się zacznie coś, co będzie trwało, będzie zawsze. A twój śmiech i radość niech udziela się nam. Niech się uda, niech dzieją się cuda. To dziś dosięgniemy gwiazd i nic nie rozdzieli. Czego się bać? Ten wieczór, ta noc, ten wieczór, ta noc, ten wieczór, ta noc, ten wieczór, ta noc. Twilight! Wiem, że się nie zgodziłaś, żeby pójść ze mną na bal, ale zastanów się jeszcze raz i chociaż jeden taniec? Ja nie powiedziałam nie. Znaczy, powiedziałam, ale nie chciałam odmówić tobie, bo wiesz, chcę powiedzieć... Tak, chciałabym z tobą zatańczyć. Z z was widziała Sunset Shimmer? Może czuje się zbyt głupio, żeby przyjść. Pewnie już wie, że wygrałaś na maksa. Może. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że wszystko wygląda dziś wspaniale. Wykonaliście ogrom pracy, naprawiając szkody po tym niefortunnym wydarzeniu. A teraz, bez dalszych wstępów, chcę ogłosić, która z uczennic zdobyła w tym roku koronę. Księżniczką jesiennego balu jest... No dalej, otwieraj. Twilight Sparkle! Moje gratulacje, Twilight. Twilight, ratunku! Spike? Mają Spike'a! Nie zbliżajcie się! Twilight! Nie rób mu krzywdy! O, ani mi się śni! Nie jestem potworem, Twilight. Puśćcie go. Nie pasujesz tu. Oddaj mi koronę i możesz wrócić do Equestrii jeszcze dziś. A jeśli nie, to już nigdy nie wrócisz! Tik-tak, Twilight. Mamy mało czasu. Portal zamyka się za niecałą godzinę. No, czekam na odpowiedź. Nie. Co? Equestria! Przyjaciele, stracisz ich na zawsze! Nie widzisz, co chcę zrobić z portalem? Widzę. Ale widziałam też, do czego jesteś zdolna bez użycia magii. Equestria jakoś sobie poradzi bez mojego elementu harmonii. A ten świat nie, jeśli znajdzie się w twoich rękach. Więc rób co chcesz. Możesz zniszczyć portal, ale i tak nie oddam ci korony. Dobra. Wygrałaś. Ty jesteś niesamowita. Nie wierzę, że chciałaś to zrobić dla nas. To widać, że jesteś prawdziwą księżniczką. Och, tak! Ona jest taka wyjątkowa! Łapcie go, durnie! Spike! Spike! Fluttershy! Ja ją wezmę. Nareszcie. Więcej mocy niż można sobie wyobrazić. Naprawdę odlot! Musiałam dziś pokonać tyle przeszkód, żeby dostać tę koronę w swoje ręce, która tak naprawdę powinna być moja od początku. Ale zostawmy przeszłość w przeszłości. Ja jestem waszą księżniczką i macie być posłuszni wobec mnie! I zaprowadźcie do portalu. Stańcie, słudzy! Blefowałam, mówiąc, że zniszczę portal. Nie chcę rządzić tą żałosną, małą szkółką. Ja chcę mieć Equestrię. A z moją własną, nastoletnią armią zdobędę to, czego chcę! Nie! Nic z tego! O, proszę cię! Czy naprawdę uważasz, że jesteś w stanie mi przeszkodzić? Ja mam magię, a ty nie masz niczego! Ona ma nas! O jacie! Ekipka faktycznie znów spiknęła się razem! No już, odsuńcie się! Twilight próbuje pokrzyżować mi plany. Robi to o wiele za często! Teraz za to zapłaci! Co? Magia zawarta w moim elemencie połączyła się z innymi i ochroniła nas. Uczciwość. Dobroć. Radość! Hojność! Lojalność! Magia! Łącząc się z koroną, stworzyłyśmy moc, której nie możesz sobie wyobrazić. Ale jest to moc, której ty nie umiesz kontrolować. Korona jest na twojej głowie, Sunset Shimmer, ale nie masz nad nią władzy, bo nie posiadasz najpotężniejszej magii ze wszystkich. To magia przyjaźni! Co się dzieje? I tu, i w Equestrii jest to jedyna magia, która może wszystkich połączyć. Nigdy nie będziesz rządzić Equestrią. Wszelka moc, którą miałaś w tym świecie, zniknęła. Za chwilę ujawnisz wszystkim, kim naprawdę jesteś. Pokaż, co tkwi w twoim sercu. Przepraszam. Naprawdę przepraszam. Nie wiedziałam, że istnieje inny sposób. Magia przyjaźni nie istnieje wyłącznie w Equestrii. Ona jest wszędzie. Można jej szukać, albo zawsze być samotnym. To ty wybierasz. Ale jedyne, co robiłam, odkąd tu jestem, to skłócanie wszystkich ze sobą. Ja nie mam pojęcia o przyjaźni. One na pewno cię nauczą. Brawo, dziewczyny! Uhu! Czy ten pies przemówił? Wow, dziwne. Poważnie? Gadający pies dziwi cię po tym wszystkim? A ja uważam, że jesteś przesłodki. O tak. Myślę, że to należy do ciebie. Prawdziwa księżniczka wcale nie chce, żeby inni ludzie się przed nią kłaniali, lecz inspiruje otoczenie do pozytywnych działań. Wszyscy widzieliśmy, że ty to potrafisz. Mam nadzieję, że też to widzisz, księżniczko Twilight. Tak, widzę. Czy to będzie zupełnie od czapy, jeśli poproszę cię do tańca? Ten wieczór, ta noc, wielkie emocje, czy też czujesz tę ich moc? Widzisz, jak z przyjaciółmi można zmienić cały świat. Piękna noc, szkoda, że nie będzie trwała wiecznie. Ten blask, nasz wrzask i rytmiczny fleszy trzask. Jest impreza, DJ nieźle ją rozkręca. To dziś dosięgnie. Zajmiecie się nią, dziewczyny? Oczywiście, że tak. Chociaż oczekuję jakichś przeprosin za wiosenną aferę. Mam przeczucie, że będzie przepraszać na prawo i lewo. Musimy się zbierać. Jesteśmy przyjaciółkami od tak niedawna, ale będzie mi was bardzo brakowało. Nieźle ci w tej koronie, księżniczko Twilight. Wiesz co, Spike? Zaczynam się powoli oswajać z noszeniem jej. A skrzydła? Muszę chodzić na dwóch nogach i podnosić rzeczy tym. Skrzydła? To fajnie, że tylko taki problem będę mieć w Equestrii. Odzyskałaś koronę! Wiedziałam, że to zrobisz! Tak się martwiłyśmy! A Sunset Shimmer, jak ona się miewa? Myślę, że wszystko będzie dobrze. Zostawiłam ją w dobrych rękach. Co to ręce? A gdzie spałaś? Co one noszą? Bawiłaś się? Co ja? Czy ona jest tak samo super jak ja? Oh. Chcę wam o wszystkim opowiedzieć, naprawdę, ale jestem wykończona po tych tańcach. Tańcach? Musimy w końcu przestać tak na siebie wpadać. Kto to był? To nowy kucyk z Pałacowej Straży. Flash Sentry, jakoś tak. A co? Znasz go skądś? Nie do końca. Uuu, komuś spodobał się ten nowy. Nie. Ani trochę. To prawda! To jest najprawdziwsza prawda! Przestańcie się wygłupiać, ja go nawet nie znam. On tylko... Totalnie przypomina ci gościa z tamtego świata, który grał na gitarze, był w kapeli, udowodnił, że to nie ty zniszczyłaś dekorację na bal i mogłaś kandydować na księżniczkę balu, a potem poprosił cię do tańca na tym balu! Aha, prawda? Skąd to wszystko wiesz? Zgadywałam! Przyjaźni moc, ja z tobą, ze mną ty. Przyjaźni moc. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Joanna Węgrzynowska-Cybińska. Wystąpili Magdalena Krylik, Dominika Kluźniak, Paulina Raczyło, Małgorzata Szymańska, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Joanna Pach-Żybikowska, Monika Pikuła, Katarzyna Łaska, Brygida Turowska-Szymczak, Julia Kołakowska-Bytner, Elżbieta Jędrzejewska-Futera, Karol Jankiewicz i inni. Podasz rękę, gdy będzie źle. Przyjaźni moc jest tobą, ze mną ty. Przyjaźni moc, ty ze mną, z tobą ja. Czasem zdarza się burza, dni wielkiej złości i wątpliwości. Wystarczy gest, jedno spojrzenie, wyrzucam precz każde złe wspomnienie. Jesteś jak słońce na niebie, tak potrzebuję ciebie. Ty podasz dłoń, kiedy będzie źle. Przyjaźni moc jest tobą, ze mną ty. Przyjaźni moc, ty ze mną, z tobą ja. Czasem się potykam, czasem miewam złe dni. Mówisz, będzie dobrze, a ja wierzę w to, bo ufam ci. Przyjaźni moc jest tobą, ze mną ty. Przyjaźni moc, ty ze mną, z tobą ja. Przyjaźni moc, ja z tobą, ze mną ty. O, o. Przyjaźni moc, ty ze mną, z tobą ja. Ty ze mną, z tobą ja.